Dlaczego często mówię boska kobiecość, a narzędzie w postaci intuicji uważam za boskie narzędzie? Opowiem Ci krótką historię dotyczącą studniówki mojej córki. 2 lata temu moja córka wymyśliła sobie, że będzie miała sukienkę czerwoną z koronki uszytą w rybkę. Dokładnie taką, jak sobie wymyśliła, jak ją widziała w swojej wyobraźni, w swojej głowie. Zaczęłyśmy szukać tej sukienki, nie znalazłyśmy jej ani w naszym mieście, ani w Warszawie, ani we wszystkich miastach gdzieś wokół nas. Nie znalazłyśmy też tej sukienki w internecie, szukałyśmy we wszystkich sklepach, najbardziej ekskluzywnych sklepach, tylko po to, żeby spełnić jej marzenie, żeby ona mogła wyglądać dokładnie tak, jak chce wyglądać. Gdy już nie znalazłyśmy tej sukienki, a zostało 3 tygodnie do studniówki, mówię do niej: ryba, trudno, musisz sobie wybrać z tego, co jest. Znajdź sobie jakąś sukienkę, która będzie Tobie odpowiadała, ale no nie będzie to ta sukienka. Ona powiedziała do mnie wtedy takie słowa: nie ma takiej opcji, mamo, ja chcę mieć dokładnie taką czerwoną z koronki sukienkę. Dobra, rozpoczęłam dalej pracę i poszukiwania, jak mam tą sukienkę zmaterializować jej. Zadzwoniłam do jednej krawcowej, ona mi odmówiła, zadzwoniłam do drugiej krawcowej, zgodziła się na to, żebyśmy uszyły tą sukienkę, natomiast nie miałyśmy materiału. W tym momencie mówię do niej: wiesz, podpowiedz nam, może znasz jakieś hurtownie w Polsce, które nam ten materiał dostarczą. Ona mówi: tak, wysyłam Wam 3 hurtownie, natomiast jedźcie jeszcze tutaj do naszego miasta i tu zapytajcie. Słuchajcie, ja tą sukienkę uszyłam za grosze, naprawdę za grosze, dokładnie taką, jak ona chciała. Materiał kupiłam w swoim mieście, bo okazało się, że dokładnie taka koronka i taki kolor czerwony był w moim mieście. O czym to mówi? Moja córka widziała ten projekt. Nie poddała się, utrzymywała cały czas tą wizję, czyli nie uległa mi, kiedy jej powiedziałam: ryba, szukaj sobie innej sukienki. Nie uległa mi. Wiedziała, że ona może to mieć. Kolejna rzecz jest taka, że okazało się, że my szukałyśmy gdzieś nie wiadomo gdzie, a my pod nosem miałyśmy rozwiązanie. Tanią sukienkę, dokładnie taką, jak ona chciała. I materiał, i wszystko było pod nosem. Zobaczcie, realizacja Waszych marzeń jest pod nosem. Jest łatwa, jest dla Was przyjemna, a Wy zakładacie, że ona jest trudna, dlatego sobie tą drogę komplikujemy. My sobie ją po prostu komplikujemy, robimy sobie wszystko naokoło, szukamy różnych historii gdzieś tam wokoło, tymczasem rozwiązanie macie pod nosem. Dlatego Wasza intuicja jest boskim narzędziem, bo ona stwarza coś, czego jeszcze nie ma w materii, ale jeszcze jedna rzecz. Niech Wasza męskość podpowiada Wam, że rozwiązania są znacznie łatwiejsze, niż Wy myślicie. Całuję Was, buziaczki.